Cześć, witajcie bardzo serdecznie, tutaj Leszek Nowotarski z kanału Lenny Music. Saksofony sopranowe rzadko goszczą na moim kanale, zatem dzisiaj gratka dla tych, którzy interesują się tym tematem, ale uwaga, saksofon sopranowy zagięty marka System 54, zatem jeżeli jesteście ciekawi moich wrażeń na temat tego właśnie saksofonu, to ja zapraszam na kolejny odcinek w Lenny Music, który startuje właśnie teraz. Tak jak wspomniałem, saksofony sopranowe bardzo rzadko goszczą na moim kanale. Właściwie oglądając poprzednie odcinki, które pojawiły się przez szereg lat na moim kanale, właściwie nie było żadnego testu saksofonu sopranowego. Był test porównujący moje dwa instrumenty, które miałem, czyli Yanagisawa S900 i Kelvert SX90, na którym gram obecnie. Zatem ten saksofon, który tutaj dzisiaj widzicie, to jest właściwie pierwszy gear test saksofonu sopranowego na Lenny Music. Bardzo się cieszę, dostałem go ze sklepu Slavic Music. Saksofon ten jest reklamowany jako saksofon używany, natomiast no mnie, powiem szczerze, ciężko znaleźć jakiekolwiek ślady użytkowania. Jest on wystawiony właśnie w sklepie Slavic Music w Nowym Sączu. Zatem może na początek kilka szczegółów o tym saksofonie. Przeczytam informacje, które są napisane na stronie Slavic Music. System 54, saksofon sopranowy zagięty. Saksofony tej firmy wzorowane są na instrumentach vintage, charakteryzuje ciemne i soczyste brzmienie, bardzo dobra mechanika, estetyka wykonania oraz świetna intonacja. Stają się one coraz bardziej popularne wśród zawodowych saksofonistów. Specyfikacja. Wersja vintage series handmade, ręcznie grawerowany, prawdziwe perły na klapach, najwyższej klasy japoński mosiądz. Stan używany, stan techniczny jak nowy, stan wizualny również jak nowy. Rzeczywiście to, co mogę tu powiedzieć o tej konkretnej sztuce, no to tak, to jest instrument praktycznie nowy. Nie ma tu właściwie ani jednej ryski. Kolejna oczywiście informacja, jak to w ogóle leży w dłoni, ponieważ no, wszyscy gramy gdzieś tam na saksofonach sopranowych, ale no, w znakomitej większości są to raczej saksofony proste. Ja powiem szczerze, że z tymi saksofonami zagiętymi mam małe doświadczenie. Miałem w rękach jeszcze kiedyś, mój uczeń przyniósł mi Yanagisawę, która jest no, bardzo popularna właśnie ta zagięta. No, wszyscy znamy nagrania Jana Garbarka, który na tym saksofonie gra. I teraz dla kogo w ogóle taki saksofon? To się trzeba zastanowić. Przede wszystkim ten saksofon jest bardzo lekki, jak oczywiście każdy sopran. Natomiast mój uczeń, który właśnie ten instrument wybrał, no przede wszystkim dużo podróżuje, są ciągle problemy z bagażem. Ten instrument jest tej wielkości, idealnie, słuchajcie, mieści się w walizce. Jeżeli pozbędziemy się jeszcze futerału, to możemy go spokojnie między ubrania wsadzić i mamy, słuchajcie, saksofon podróżny. Pierwsza sprawa zatem, saksofon do podróży. Druga sprawa to jest na pewno przeznaczenie dzieci. Mianowicie ten saksofon prawie, że nic nie waży. To jest idealny pierwszy saksofon dla dziecka i to można by również uznać za zaletę. Niestety nie jest tak do końca, ponieważ saksofon sopranowy z mojego doświadczenia jest chyba saksofonem najtrudniejszym, a jeżeli nie najtrudniejszym, to na pewno najgorszym do opanowania, jeżeli chodzi o intonację. Również no, zadęcie, które no, mocno trzeba ściskać usta. Dość szybko usta na sopranie się męczą. Im saksofon większy, tym właściwie paradoksalnie lżej się na nim gra. Tym samym na tenorze, na barytonie gra się moim zdaniem najlżej. Natomiast na sopranie gra się najciężej. Gdzieś, jeżeli gram koncert na saksofonie sopranowym, bądź gdzieś w teatrze, bądź muzykę dixielandową, którą wykonuję na sopranie, to powiem szczerze, że po półtorej godzinie no, już aparat ust czuje właśnie ten nacisk na ust. Także saksofony sopranowe wcale nie są takie łatwe do opanowania, jakby się mogło wydawać. No i przede wszystkim wszyscy wiemy, że intonacja na sopranie również trzeba tutaj wielkiej precyzji, opanowania instrumentu i znajomości przede wszystkim swojego instrumentu. Jak będzie z tym instrumentem, przekonam się za chwilę wam pokażę nagrania, pójdę do mojej ćwiczeniówki i zdobędę. Jeszcze na nim nie grałem, także nie wiem, czego mogę się spodziewać, natomiast przede wszystkim, słuchajcie, jest przepiękny. Naprawdę jest to instrument, który wygląda no, z bliska jak małe dzieło sztuki. Tutaj rzeczywiście dla tych, którzy się interesują, jest pięknie grawerowany. Ten czarny jest taki lekko wpadający w ciemny, popielaty, w taki no, grafitowy. Rzeczywiście ubarwiony ten saksofon jest pięknie. Do tego te złote wstawki, no i rzeczywiście te perły, no bardzo to ładnie wygląda. Jeżeli chodzi o wygodę, tak, ten saksofon jest bardzo wygodny, wszystko jest już osiągalne szybko, nie ma żadnych klap, które gdzieś wystają, tak jak w tych najtańszych chińskich saksofonach. Także jeżeli tutaj chodzi o wygodę bez grania, jeszcze powtarzam, bo ja na tym instrumencie nie grałem, to jak najbardziej jest tutaj wszystko wygodne. Jeżeli chodzi o
Komfort grania na saksofonie zakrzywionym to, tak jak mówię, niewielkie mam doświadczenie, ale z tego co grałem, to na nim się bardzo fajnie gra, ponieważ bardzo dobrze się człowiek słyszy na tym instrumencie, ponieważ rozstąp jest skierowany do góry, tak jak w tenorze czy w alcie. Natomiast z racji tego, że ten rozstąp jest dość blisko, to też dość blisko ten dźwięk nas tutaj się pojawia i rzeczywiście ten saksofon jest bardzo dobrze słyszalny. Wiele osób, które gra na tych instrumentach, no chwali sobie właśnie te zakrzywione soprany przez to, że dobrze na nich siebie samego słychać. Kolejny problem z sopranem prostym to jest omikrofonowanie właśnie tego instrumentu. No nie wiadomo, czy zbierać z czary, czy z klap, trzeba kombinować. Są takie profesjonalne mikrofony dwumembranowe. Część zbiera z klap, część zbiera z czary. No jest problem, te mikrofony są też bardzo drogie. Tutaj oczywiście nie ma tego problemu. Zapinamy klasycznie gęsią szyjkę i mamy problem omikrofonowania saksofonu sopranowego zagiętego z głowy. Do saksofonu dołączony jest jeszcze standardowy ustnik. Ja nie wiem, co to jest za ustnik, ale no był tu w komplecie, więc również na nim będę grał. Saksofon sopranowy to jest jedyny saksofon, który no tak bardzo nie różni się w muzyce klasycznej od muzyki jazzowej. Jak posłuchacie sobie saksofonistów sopranowych grających klasykę i tych grających rozrywkę, no to nie ma aż tak diametralnej różnicy jak między altem czy tenorem. Także ten świat tu się tu trochę zbliżył i tym samym, słuchajcie, te ustniki, które do tych saksofonów sopranowych dają, no bardzo często wystarczają, one generują dość dobre brzmienie. Owszem, to jest kitowy ustnik, który jest dodawany tak samo do altu, do tenoru, no ale jak wiemy, no te z altu czy z tenoru nadają się właściwie tylko na początek gry, potem natychmiast należy to zmieniać. Jeżeli chcemy grać muzykę rozrywkową, to nie wolno grać na tych ustnikach typu Yamaha 4C. Tutaj jest trochę inaczej. Ja często gram na moim kitowym ustniku Kailvert, mianowicie jeżeli potrzeba ciemnego, takiego klarnetowego brzmienia, tak jak wspomniałem na przykład w Dixielandzie, żebym się nie wybijał na tym sopranie za bardzo, żebym nie był powyżej trąbki z brzmieniem. Gram na kitowym ustniku i ten kitowy ustnik bardzo dobrze brzmi. Jeżeli oczywiście chcemy solistycznego grania, no to należałoby już zmienić ustnik na taki bardziej brzmiący, ponieważ te kitowe ustniki przeważnie są dość ciemne, to są małe komory, to są małe odchylenia i tym samym no, słaba kontrol nad brzmieniem i słaba kontrol oczywiście też nad intonacją, ponieważ to w sopranie jest bardzo ważne. Zatem na początek kitowy ustnik, ja na nim będę grał, będę również grał na swoim własnym ustniku, mianowicie Bischler 7, ale też mam w swojej bibliotece ustników, mam ustnik Aizen, który mi pozostał kiedyś z testów. Zatem na trzech ustnikach, a na końcu porównam ten saksofon z saksofonem, na którym gram na co dzień, czyli z Kailvertem SX90. Zatem ja zapraszam Was do posłuchania, jak ten saksofon brzmi w praktyce. Jeżeli znacie tą markę System 54, to napiszcie pod spodem w komentarzach, co o tej marce sądzicie. Ja z tego, co się dowiedziałem o tej marce, to jest bliźniacza marka firmy Muriat. To są takie instrumenty tak zwane średniaki, średniopułkowe. Ten saksofon nowy kosztuje około 1500 euro, zatem cena około 6-6,5 tysiąca. Tyle możemy przymierzyć. W Slawiku widziałem, że ten instrument kosztuje około 4300 zł, także no naprawdę jest to dobra cena jak za taki stan, ponieważ zapewniam Was, że ten instrument wygląda jak nowy. Jak gra, to się zaraz przekonamy. Zatem ja teraz zapraszam do testu praktycznego. A ja się tutaj z Wami żegnam. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to już teraz możecie zasubskrybować oczywiście Leno Music i tym samym cokolwiek się pojawi w przyszłości na moim kanale Was nie ominie. A ja już słownie się z Wami żegnam i zapraszam do posłuchania, jak brzmi saksofon sopranowy zagięty marki System 54. Model nazywa się Vintage Series Handmade. Czarno-złoty, prześliczny saksofon. Do zobaczenia w następnym odcinku.